Siemaneczko, bardzo dobrze, że jesteście, bo dzisiaj na tą właśnie ścianę wlatują panele kwarcowe od Grainplast. Także będzie ładnie, ciekawie. No i taśma mi się oderwała. Jak zawsze. Ale najpierw gruntujemy ścianę farbą gruntującą, wymieszaną pod kolor. Nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell a soul how you actually feel. If you do then they'll cut you right at the heel and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change to. No i spójrzcie, jedna ściana zagruntowana farbą gruntującą. Jeszcze mi został ten kawałeczek, zaraz sobie go zagruntuję. Prawdopodobnie zrobię sobie jeszcze drugą warstwę w miejscach, gdzie będą fugi, żeby mi tu nic nie przebijało. Została oczywiście jeszcze ta jedna cała duża ściana, ale ze względu na, o, na słoneczko, które nagrzewa mi tą ścianę, albo zrobię to późnym wieczorem, bo ona jest gorąca, więc albo zrobię to późnym wieczorem, albo wcześniej rano. Preferowałbym jednak później wieczorem, bo jutro bym chciał już tutaj położyć te panele, a będzie troszeczkę pracy. No, musiałbym się wyrobić no tak do godziny 10, zanim mi tutaj przyjdzie słońce. Także to będzie taka no, najtrudniejsza ściana, jeżeli chodzi o logistykę. A tutaj to mam naprawdę bardzo dużo czasu na położenie tych paneli. Zobaczcie, mamy już wieczór. Słoneczko zachodzi, elewacja ładnie oświetlona, a ja sobie jeszcze tutaj rozstawiam laser, żeby domalować wszystkie te poziome fugi, które widzą na panelach kwarcowych, tak samo i pionowe, to samo zrobimy tutaj, tutaj już jest ściana zagruntowana, tak jak wspominałem wieczorem, bo przez cały dzień świeciło na nią słońce, a gruntujemy na chłodną ścianę, nie na słonecznioną, także biorę się za robotę, no bo jutro trzeba kleić panele. Oj, trzeba, będzie efekt. A zobaczcie, jak cynk wyszedł fajnie. Petardunia, będzie pan zadowolony. No i mamy kolejny dzień na budowie, co widać po koszulce. I zabieramy się za klejenie paneli kwarcowych na tych dwóch oto ścianach, zanim słoneczko nam tutaj przyjdzie. Wszystko mamy przygotowane. Panele kwarcowe, które prezentują się właśnie tak. Jeszcze wam ich nie pokazywałem. Piękne. Kolor będziecie mieli w opisie. Gąbeczka, taśma, packa, pędzelek, woda i oczywiście klej akrylowy, transparentny do paneli elewacyjnych. Ja ustawiam kamerę i zabieramy się za klejenie od winkla. No dobra, mam dwie ręce, więc do dzieła. Mam laser puszczony. Dokąd się skończy panel tutaj. Mam tutaj kreseczki zrobione. Mniej więcej gdzie się kończy panel. Na 99, panel się kończy na 100. Także za dużo, żebym nie smarował. Spróbujemy to tak zrobić. O, gęsty. Fajny. I trochę jak klej do tapet. Zobaczymy tak. Chyba łatwiej będzie. Ja bym smarował może całą ścianę, tak jak do klejenia płytek. No, zobaczymy. Pierwszy zobaczymy tak. Jak najwyżej. Hot something. Najbardziej obawiam się tego winkla tutaj, jak on wyjdzie. No ale zobaczymy. Tu się kończy. Grzybyczek 2 mm. Ja mam chyba troszeczkę większy.
trapezowy, ale pod kątem trójkątny. Ale pod kątem wyjdzie spokojnie około 2 mm. I jeszcze jedno, czego się obawiam, to to, że zaczynam od góry. Bo chcę sobie ładnie nawiązać do tynku. I zobaczymy, czy to nie będzie. Czy to nie będzie spływać w dół. Najwyżej zaczniemy od dołu. Także zjeżdżam sobie pod tynk. I powinienem mieć ładny poziom. Na razie tylko górę. O, teraz tak, tu bym chciał być na równo, a tamtym wyjechać sobie na niego. Wyciskamy dłonią. Plastikowa paczka, tak? Jak sobie tynk zacieraliśmy. Tylko nowa czyściutka. Akurat z Kubali. I jeszcze mam taki wałeczek do tapetowania. Dociskowy, gumowy. Najważniejsze mi się wydaje, że to robi. I góra, żeby była dobrze przyklejona. Żeby było full kleju. Żeby deszcz na mnie wpadał, to prawie mój daszek, ale z drugiej strony już nie. O, lekko muszę go. Lekko do góry. Ale minimalnie. Słuchajcie, na razie tyle, jeżeli chodzi o tę ścianę, z tego względu, że już mi tutaj wyszło słońce i tego kawałeczka nie będę na razie doklejał, no bo już się powoli zaczyna nagrzewać, a nie kleimy na nagrzaną ścianę,
żeby nam to dobrze złapało. Natomiast petarda. To, co tutaj widać, to jest... Jest sztosik. Zobaczcie. Także ja przechodzę sobie na ścianę obok. Tutaj ważne, żeby ten klej tu na końcu był. Żeby nam się to fajnie skleiło na rogach. She's a itty bitty spider with a itty bitty letter and a straight jacket round her waist. When she gets a bite, you better run, you better hide, better pray that you're not worth the chase. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary. When she wants your daddy and she finds out where you live. Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round. And ain't no telling what she might do next. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty letter. And she might just come for you. Should always sleep with one eye open. You better keep in mind to always look over your shoulder. Cause when you think you're safe, just stay awake. She's moving closer. She's a itty bitty spider with a itty bitty letter and she might just come for you. Byłem właśnie robotę oglądać. Zlecenie kolejne. Duże. Poddasze. W budynku wielorodzinnym. Plus później jakieś płytki. Łazienki. Elegancko. Naprawdę. Blisko. Jest fajnie. Dobra. I wałeczek jeszcze. Także trzeba to rozważyć i może stamtąd coś nagramy fajnego. Zobaczcie, kochani, mamy koniec realizacji. Elewacja skończona. Tynk położony, panele kwarcowe przyklejone. Panele kwarcowe naprawdę robią robotę. To według mnie to jest petarda. Gdyby nie one, byłby to budynek jak każdy inny. A tutaj wyróżnia się to naprawdę. Jeszcze oczywiście jest dużo do zrobienia. Mam tutaj do zrobienia zagospodarowanie tego terenu. Prawdopodobnie pójdzie albo kamyczek ozdobny, albo kora. Sam, bo trzeba obudować jakimiś fajnymi krawężnikami albo palisadami. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzu. A teraz obejrzyjcie sobie, jak to wygląda. Spójrzcie. No jest pięknie. Teraz nie ma słoneczka akurat takiego, jest taka troszeczkę pochmurna pogoda. Ale jak zaświeci słońce, nie wiem, czy to będzie widać teraz te wszystkie drobinki złota, które tutaj są. Spróbuję wam to wyostrzyć. O, tutaj jest na przykład taki duży. Gdzieś, o, tutaj. Jak to wszystko zaczyna się błyszczeć w słońcu, to jest petarda. Znaczy, zobaczcie jeszcze tynk na ścianie bocznej. No, brama firmy Gross.
Mega zadowolony jestem. Bardzo fajna brama. Tynk z boniami. No całkiem fajnie to wyszło. Z tymi pseudoboniami, bo to nie są prawdziwe bonie, ale takie pseudobonie. Natomiast sam tynk Duracilex od Greenplasta. No jeden chyba z lepszych, jak nie najlepszy tynk, jaki nakładałem w swojej karierze. A troszeczkę ich nakładałem. Co prawda nie zajmuję się elewacjami na co dzień. Natomiast no parę domów gdzieś tam ociepliłem i wytynkowałem. I to jest petarda. Jeszcze mi tutaj zostało do zrobienia. Tu mam już górę zrobioną. Została mi jeszcze ta część ściany, ale dopiero jak sobie odprowadzę deszczówkę. Także będę jeszcze tutaj kopał, obsuwał ten chodnik. Dlatego też nie komentujcie, że jest w takim stanie, a nie w innym. Będzie on usuwany. I dopiero jak wkopę wszystkie rury, to zrobię sobie tam elewację z tyłu. Natomiast ja jestem mega zadowolony. No i co, pozostaje zabrać się za kolejne realizacje. Jak widzieliście na moim kanale, troszeczkę nowości przy tym filmie poszło. Głównie nagrywanie z kamery z czołówki. I jeżeli Wam się to spodoba, no to jest szansa, że w ten sposób mógłbym nagrywać znacznie więcej filmów, na przykład przy realizacji łazienek. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Subskrybujcie HK Workshop, zaglądajcie na Instagrama i trzymajcie się.